Cześć, witajcie. Dzisiaj chciałem zaprezentować Wam takie oto drzwi. Drzwi oneboardy, które poniekąd wykonane są z jednego pnia drewna, ale o tym opowiem Wam za chwilę, także zapraszam do obejrzenia tego odcinka. Pomysłem na te drzwi w zasadzie był kawał dechy, blat do stołu, który kiedyś wykonaliśmy i tak oparliśmy o ścianę jak w tym przypadku i stwierdziliśmy, że okej, ta deska, ten blat niekoniecznie może być i musi być tylko blatem do stołu, aczkolwiek możemy z tego też stworzyć troszeczkę w innej formie, ale stworzyć właśnie drzwi i tak też się stało. Tak powstały drzwi oneboardy. W chwili obecnej one są już troszeczkę w zmienionej stylistyce, w zmienionym charakterze. Przede wszystkim jest zmieniona grubość, która w chwili obecnej jest 35 mm. Jest troszeczkę odchudzony, bo blat, który wykonujemy, jest 40 mm, drzwi mają około 35, żeby te drzwi były troszeczkę lżejsze od blatu. Ale wracając do samych drzwi w sobie. Jak widzicie, jest to imitacja właśnie jednego pnia, jednego kawałka drewna, aczkolwiek no nie do końca tak jest. My to robimy w ten sposób, że są tutaj dwa naturalne kawałki drewna po boku, czyli z tą krawędzią, o której już wspominałem, a w środek jeszcze wklejamy inny kawałek drewna, dobieramy to w miarę kolorystycznie, w miarę usłojeniem, żeby nam to nie za bardzo się gryzło, żeby pasowało do siebie i jak widzicie powstają wtedy takie drzwi. Tutaj akurat za tymi moimi plecami są trzy różne drzwi, jak widzicie, każdy jest inny, bo nie da się stworzyć produktu powielalnego, identycznego. Po prostu się nie da. Każdy kawałek drewna, każdy kawałek deski jest zupełnie inny. Stąd jak gdyby i te troje drzwi, które są za mną, są zupełnie inne. I przy wyborze takich drzwi, no trzeba mieć świadomość tego, że właśnie każde, kompletnie każde będą inne. W tym przypadku tu jeszcze mamy do czynienia z takim czymś, że mamy dwa gatunki drewna, czyli te drzwi tutaj mamy z drewna dębowego, te dwoje tu mamy z drewna jesionowego, to jest jesion. I jeszcze, czemu ten jesion od tego różni się kolorystycznie? Gdyż te drzwi, które są tu, są surowe, naturalne. Te tutaj już zostały zaolejowane olejem naturalnym. Stąd jak gdyby widzimy, że kolorystyka tych drzwi jest już zupełnie inna, usłojenie jest takie żywsze, kolor jest żywszy, słoje są wyciągnięte, czyli jak gdyby no, są te drzwi po prostu są, można powiedzieć, takie na pierwszy rzut oka ciemniejsze, ale kolor jest bardziej żywy, intensywny. Jeżeli chodzi o takie elementy spójne w tych drzwiach, to w różnych drzwiach z różną intensywnością możemy się spotkać, bo tak jak wspomniałem, zależy to od konkretnego kawałka drewna, ale specjalnie wybieramy tak drewno, żeby takie rzeczy i takie elementy były w tych drzwiach. Nie zależy nam, żeby tak dobierać drewno, żeby właśnie takie sęki czy jakieś rozpękania naturalne drewna wyrzucać, tylko właśnie specjalnie selekcjonujemy po to, żeby to w tych drzwiach było. Czyli możemy się spodziewać i w drzwiach mamy różnego rodzaju sęki, tak jak tutaj widzicie. Tu jest sęk, tu jest sęk. Tu są jakieś takie mniejsze sęki, które są, że tak powiem, nazwijmy to dziurawe, czyli są albo przelotowe, albo półprzelotowe. Mamy pęknięcia, mniejsze lub większe. Te pęknięcia większe, które są szersze, dłuższe, zawsze staramy się spinać to w ten sposób, że robimy tutaj taki jaskółczy ogon, taką kokardę, co niektórzy to mówią, że to jest kokarda, taki jaskółczy ogon.
To pełni dwojaką funkcję. Jedna funkcja to jest ozdobna, czyli po prostu jest taka ozdoba. Drugą funkcję to powoduje to, że to pęknięcie po prostu dalej nam nie będzie pękało. Nic dalej się z tym nie zrobi, dlatego że no po prostu ta kokarda, czy też ta jaskółka tak zwana, ona trzyma to pęknięcie na boki, ono dalej się nie będzie rozwarstwiać. Jeżeli już jesteśmy przy jaskółkach, to warto podkreślić i pokazać, że w tym przypadku tutaj na tych konkretnych drzwiach mamy ten jaskółczy ogon, który jest wykonany dębowy z dębu czarnego i widzicie, że on bardzo mocno kontrastuje z samymi drzwiami. Natomiast możemy mieć też, tak jak w tym przypadku tu jest, jest też wstawka dębowa, ale już z dębu normalnego, dąb jest jasny. W tym przypadku, jak i w tym przypadku, na tych konkretnych drzwiach, niezależnie czy to jest jaskółka ciemna czy jasna, te jaskółki tu są szczotkowane, czyli są takie, nazwijmy to, bardziej chropowate. Drzwi są bardzo gładkie, natomiast dla kontrastu zrobione zostało tak, że właśnie te jaskółcze ogony są strukturyzowane, szczotkowane. W tych drzwiach, niezależnie od gatunku, który tutaj prezentujemy, ta krawędź tu, tak jak wspomniałem, jest naturalna, czyli jak widzicie, ona jest nierówna, co z kolei powoduje, że nie można tych drzwi określić co do ich idealnej szerokości. Stąd jak gdyby my podajemy tą szerokość między 100 a 110 cm, dlatego że inna szerokość będzie, kiedy zmierzymy tutaj, jak mamy to wybrzuszenie, a inną szerokość już byśmy musieli podać parę centymetrów wyżej. Dlatego też ten wymiar jest taki 100-110 cm, czyli 100 cm w najwęższym elemencie tych drzwi, 110 w szerszym. Jeżeli chodzi o wysokość, 210 cm to taki standard, który pasuje do większości otworów drzwiowych w normalnych mieszkaniach. Jeżeli by chcieli Państwo jakieś inne wymiary, no to proszę pisać do nas, dzwonić i na pewno od nas z działu obsługi klienta Państwu powiedzą, jak ta sprawa wygląda na dany dzień. Grubość drzwi 35 mm grubości, mniej więcej 35 mm grubości, więc jak na tak dużą dechę, na gatunek drewna, czyli jesion lub dąb, jest to dosyć ciężkie. Te drzwi są, dosyć duża waga, ale bez problemu każdy z naszych systemów przesuwnych, który posiadamy w sprzedaży, bez problemu radzi sobie z takimi drzwiami, uniesie nawet dużo, dużo cięższe drzwi, jeszcze te nasze systemy są w stanie przenieść, także śmiało można takie drzwi montować na którymkolwiek z naszych systemów, który posiadamy od góry. Tak teraz jeszcze sobie uświadomiłem, że nie powiedziałem o jednej dosyć ważnej rzeczy, że mianowicie tutaj w części dolnej, jak widać, i tutaj w części górnej, czyli od szczytu i od dołu i od szczytu, czyli od tych szczytowych części, jest jeszcze tam wmontowana taka listwa wzmacniająca. Ona jest, tak jak tutaj troszeczkę widzicie, wpuszczona parę centymetrów w głąb drzwi. Ono też ma dodatkowe zadanie, jak gdyby stabilizować te drzwi przed wyginaniem, przed wypaczaniem się. Też dodatkowo te deski, które są, dodatkowo jeszcze łączy. Więc jeszcze jest taki element dodatkowy, który warto, o którym warto powiedzieć. Też w zależności od systemu, który bierzemy, który wybierzemy, jeżeli chodzi o system do zawieszania tych drzwi, w tej listwie tutaj dolnej lub górnej, bo jak gdyby drzwi są uniwersalne, można je przekręcać. Niekoniecznie muszą stać w ten sposób, jak w tym momencie można je obrócić o 180 stopni i to, co jest u nas dołem, może być górą. Ale chodzi o to, że w tej listwie tutaj możemy sobie naciąć czy nafrezować rowek na ten prowadnik dolny
który jest stosowany w tych drzwiach, więc to też taki dodatkowy element ułatwiający nam później pracę przy montażu tych drzwi. Ponieważ każde z tych drzwi są bardzo mocno indywidualne, tak jak już wspominałem, nie ma dwóch identycznych, nie ma dwóch kawałków drewna identycznych, nie można tego powielić, stąd jak gdyby to, co w chwili obecnej tu prezentuję, jak i to, co jest pokazane na naszej stronie, to są tylko i wyłącznie prezentacje konkretnych modeli, konkretnych drzwi, czyli to jest jako taka, można powiedzieć, informacja, natomiast każde kolejne drzwi będą zupełnie inne i o tym trzeba pamiętać. My co prawda każdemu klientowi, który jest zainteresowany takimi drzwiami, wysyłamy po prostu informacje ze zdjęciami. Wtedy na podstawie różnych modeli można sobie wybrać ten konkretnie, który nam odpowiada, który nam pasuje, bo jednemu się podobają pęknięcia i chciałby ich jak najwięcej, innym osobom z kolei te pęknięcia przeszkadzają, nie do końca odpowiadają, stąd można wybrać wtedy drzwi z mniejszą ilością pęknięć, czy z jakimś innym układem drewna, układem słoi. To jest tak indywidualna rzecz, że ciężko jest nam, że tak powiem, narzucać, które konkretnie klient ma te drzwi kupić. I gusta klientów są przeróżne, dlatego my zawsze dajemy wybór kilku drzwi do wyboru i na tej podstawie można sobie dobrać ten konkretny model, który się podoba. Mam nadzieję, że ta moja prezentacja w jakiś sposób coś tam Państwu dodatkowo wyjaśniła, że drzwi, które pokazałem, podobają się Państwu. Także zapraszam na naszą stronę, zapraszam do kontaktu z nami, zapraszam również do pozostawienia komentarzy, czy też łapek w dół, łapek w górę, w zależności od tego, czy Wam Państwu się podoba ten materiał, czy też nie. I zapraszam oczywiście do oglądania kolejnych odcinków, bądź tych poprzednich, które już są na naszym kanale. Także zapraszam, cześć i do usłyszenia, do zobaczenia.